Witam wszystkim, tu Kamru, zresztą was w kolejnym odcinku, czyli zagrajmy, będę bajnogować jak Afterbirth. I moi drodzy, gram sobie The Lostem, sorry, że do tego momentu, ale stwierdziłem, że sobie odpalę nagrywanie, kiedy będziemy mieli jakiś fajny item, a w sumie bomba 99 bomb na start jest bardzo fajnym itemem, biorąc pod uwagę, że mamy, nie wiem, 99 bomb na start. I nie zaczynamy w celarze, tylko w basemencie, więc myślę, że możemy tutaj zacząć grę naszą. I jazda. I będziemy kontynuowali, to mam 99 bomb, mam zamiar wykorzystać to najlepiej jak mogę. I bawmy się. Tak, Delos, wspaniała postać, nasza ulubiona. Tyle szczęścia, tyle radości podczas rozgrywek z nią. Po prostu żyć nie umierać, moi drodzy. Mimo, że już jesteśmy technicznie martwi, hej, hej. A więc zobaczmy, czy tutaj jest sekret. Nie ma sekretu, moi drodzy, powinien zrobić coś takiego, żeby był zasięg, zjebawszy. Nie umrzyj, Kamrus. Dobra, w sumie nie wiem, czemu tam postawiłem bombę, a wiem czemu, bo mogę, bo mnie stać. Dobra, i w takim przypadku jeszcze bym chciał znaleźć Secret Room, ale najpierw rozwalmy bossa i znaleźliśmy Dangle. Dangle jest to bardzo fajny boss, który mam nadzieję, że umrze jak najszybciej. Opa, dobra. Opa. Czy on sam się rani? Tak, on sam zadaje sobie obrażenia, więc na tej trudce. Co jest całkiem zabawne, nie uważacie? Fiu-fiu. Biorąc pod uwagę, że potrafimy latać, nie powinno być problemu z rozwaleniem go. Z eksterminacją, rozwaleniem, z bezczeszczeniem jego ciała. Dokładnie. Ma dość sporo życia, ale czy to jest istotne? Nie, to kompletnie nie jest istotne. Istotne jest to, że on sam się zatruwa, nie wiem czemu. Ale okej. Okay. Przyjmę. Zdecydowanie przyjmę. Hopa. Gin. Jesteśmy HP, a oczywiście wezmę. O, Small Rock. Potem? Myślę, że Small Rock możemy sobie zostawić. Uwaga. Zróbmy tak, zabijmy go. Small Rock możemy zostawić sobie, bo to jest damage up. Rolniemy itemy, jeżeli będziemy mieli chujowe, no to trudno. Jeżeli nie będziemy mieli chujowych, to fajnie. Najlepsze wytłumaczenie ever. Anyway. O! Nie wierzę w to! O mój Boże! Dobra, pieprzyć to. Czyli standardowo naciskam R. Raczej nie powinienem. A ja pierdzielę! Serio on mógł przeskoczyć przez ten kamień? To jest nie do pomyślenia. Ja pierdzielę! To jest naprawdę nie do pomyślenia. Gro, zlituj się nade mną, błagam. Nie rób mi tego. Nienawidzę cię, gro. Nikt cię nie lubi. Zwłaszcza jak grasz The Lostem. Nie dajesz mi kres roomów. Treasure roomów na samym początku mapy. Czemu mi tego nie dajesz? Nieważne, i tak nie mogłem tego wykorzystać. Ewentualnie mógłbym rolnąć, ale to nie jest istotne. Na pewno by mi nic nie podeszło, ponieważ ta gra mnie nienawidzi. Ja chcę treasure room. Dajcie mi treasure room. Dajcie mi treasure room z Holy Mantle. Niczego więcej nie oczekuję. Ewentualnie dajcie mi detketa, żebym chociaż mógł próbować. At least I tried. Dawać, proszę. Serio, nie oczekuję niczego więcej. Ewentualnie detketa, ale... Serio. Item room na samym początku to nie jest taki zły start, moi drodzy. Ponieważ nie wiem, nie musimy latać przez całą mapę w poszukiwaniu jednego itemu. I od razu mamy możliwość rolu, więc... Proszę, daj mi to, co prosiłem, dziękuję. A teraz, co to jest? To jest zajebiste. To jest zajebiste, jeszcze musimy znaleźć tylko listek. Nie będę tego rolować. To po pierwsze atakuje przeciwników samemu, to całkiem niezłą ilość obrażeń. Po drugie, jeżeli znajdziemy listek, to wygraliśmy życie. Bo możemy po prostu każde pomieszczenie przejść. Każde. Nie bacząc na wszystko. I to jest dobre, to jest bardzo dobre. Co to? Soul Heart, jej. Okej, to mnie cieszy, to podejście mnie bardzo cieszy. Hopa hopa. Pieniążek, dziękuję. Przydałaby się bomba. Ale nie narzekam. Przydałoby się, nie wiem, Holy Mantle. Listek, dajcie mi listek. Dajcie mi listek. Nieważne, ile by mi czasu to zajęło, gdybym miał listek, ja bym czekał. Ja bym czekał po prostu całe życie. Przy jednym bossie, ale ja bym czekał. Ja bym to zrobił. Okej. Okay. Hasza moglibyśmy nawet zrobić w takim przypadku. Jej. High Priestess, to jest dobre. Hades Horseman, to jest zajebiste. Użyjmy tego teraz. Dobra, zajebane. Dlaczego to jest zajebiste? Ponieważ możemy latać. Chłe. Nie, tak śmieję się, ale ogólnie dostaniemy możliwość. Będziemy mieli item, który powoduje, że możemy się dasznąć z nieśmiertelnością. I to ma faktycznie realną możliwość na wykorzystanie.
pójdę jeszcze sobie do stajenki, do Jezusa i panienki i postawię bombę tutaj. Oczywiście nie ma. Nie tędy bomba szła, niestety. Zaryzykowałem, nie powiodło się, wyjebane. Lecimy dalej. Lepsze to na pewno niż, nie wiem, kosteczka, której nie będę używać, bo Jimmy nie jest spoko. Na deloście. Nie jest jakiś super zajebisty, ale jest bardzo spoko i może się skąpić na coś super zajebistego. O czym już wspominałem. To jest ciekawe, ale nie będę stawiać tej bomby. Chyba, to jest bardzo ciekawe. Ile pieniędzy może wypaść, o mój Boże. Rozwalę to, zanim we mnie zastrzeli. Rozwalę to, zanim mi zrobi kuku. Opa. Jest. O! Mamy akurat kluczyk, co mnie bardzo cieszy. Uciekać, uciekać, poszło won. Nie podchodzić, okej. Okay. Daj mi coś zajebistego. Kupa definitywnie nie jest zajebistą rzeczą. Ale z drugiej strony jest szansa na roll. I zjebałem trochę tą szansę na roll, tak się jak użyję bomby. Co to jest za gówno? Co to jest za gówno? Czy to jest nowy item? Tak, to musi być nowy item. Familiar, który followuje mój movement. Chujowe. Nie biorę tego. Potrzebuję więcej pieniędzy, ewentualnie bomb na roll. Role są dobre. Powiadacie, że potrzebuję więcej pieniędzy, więc zacznijmy gasić ogniska. O mój Boże. Nie podchodź do mnie. To chyba wybucha jeszcze. One chyba wybuchają. A nie, zdawało mi się. Co to? I can see forever. O, to jest bardzo na plus. Może nie, może tak. Dużo bomb, dużo bomb, dużo bomb, dużo bomb, dużo bomb, dużo bomb. Tego akurat czego potrzebowałem. I kluczyki, co też jest bardzo spoko, a więc nie potrzebuję hajsu, potrzebuję bomby. To jest spacebar item, co nie? Tak, poniosę, żeby mieć to... Już nie mieć więcej tego, możliwości zdobycia tego. To daje nam możliwość nieśmiertelności. Wiecie co? To jest lepsze niż koń. Więc zostawię, ale konia zamienimy. To jest chujowe. No, zwrócił się hajs. Summon monstro nie, ale zdaliśmy przynajmniej całkiem dobry, jeszcze lepszy spacebar item na Losta. O mój Boże. Dokładnie. Dokładnie. To właśnie nam wyratowało grę. Że tam ten spacebar item z koniem też by wyratował, ale nieistotne. Jeszcze mamy eternę, pamiętajcie, mamy super sekret do odblokowania. Podniosę, bo nigdy nie znasz niej pory. Mam I can see forever, co oznacza, że widzimy zawsze. Możemy widzieć zawsze. Jej. A właściwie tylko na jeden floor. Co jest dość bolesne, ale... To przejdę tutaj. Po prostu. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Teraz tylko nie pieprzyć się na kamień. Jak totalne gówno. Oczywiście spacebar itemów używam na bossie. Ponieważ tak. Ten spacebar item chyba zadaje taką porządną ilość obrażeń, jeżeli nie pamięć nie myli. Okej, okay, wejdę tutaj, chociaż to jest ciasne pomieszczenie, nie powinienem. Tak czy siak. Ciekawość mnie zżera, nieważne, nie było warto. Dobra, mniejsza. Idziemy, idziemy, idziemy. Musimy znaleźć też super sekret. To również jest niesamowicie istotne. Jakbym miał bombę, bym rozwalił kamyczek. Ponieważ small rock. A, mogę z tym lepiej się ustawić. Tak czy siak. A! Zabić muchę, one mogą przelatywać przez ściany! Jej, dobra, zabite. Pięknie. Na spokojnie, nie denerwujemy się, musimy być cały czas niesamowicie skupieni. Bo jeżeli nie będziemy, możemy tą grę po prostu, delikatnie to ujmując, przejebać. Co nie? Dokładnie. Luck up, dzięki. O mój Boże, nie, o mój Boże! O. Jera. Dagas, Vision, Change, Jera, Jera. Czyli możemy zdobyć rzeczy ze sklepiku. Pytanie, czy to się przyda. Któreś z tych rzeczy. Czyli mam zamiar użyć, zobaczymy co da nam to. Judgment. To jest całkiem interesujące, dobra. Mogę dobyć kluczyk, ale poza tym to jest mech. Ej, w sumie Jerom. O Boże, jak zgałganiłem. Wiecie dlaczego zgałganiłem? Ponieważ mieliśmy możliwość. My dalej możliwość, to czy nie, mieliśmy. Tak!
Jerome. O mój Boże, jak ja zjebałem to! Czy wyjebane w tego typa, ale... Mamy Space Barrier tam, ale kuźwa mać! Wiesz dlaczego zjebałem? I mogłem użyć podwójną Jerę, byśmy mieli 4 zmiany itemów. Dobra, użyłem tego teraz. Byśmy mieli 4 zmiany itemów, a tak to mamy tylko 2. To był mój fail. Dobra. Bizabi. Podążaj za nim. Uwaga. Bili. Szybko zabij, dobra. Mamy jedno Petro. O mój Boże. Szybko przejdź za nim oberwę. O mój Boże. Bierzemy. Czy wy widzicie to, co ja widzę? Czy wy to widzicie? O mój Boże. Mamy Brimstone'a. Mamy jebanego Brimstone'a. I jeszcze na dodatek mamy jebany item, który powoduje, że mamy koło wokół siebie, więc wszystko, co jest naokoło mnie, nie ma szans mnie zabić. Oczywiście będę sobie pluł w brodę, bo dostaniemy teraz chujowy item. Dzięki Petro. Aktualnie nie jest to takie chujowe. Bomby się przydadzą. Może być. O mój Boże. Szczerze, to użyję tutaj jedną. To akurat ten jest trochę okantowy potłuc, ale... Bo nie wykorzystamy go, ale do jasnej cholery, mamy pieprzony Brimstone. Smalrock? Nie, ale... Ale się zwróciło. O mój Boże! Mamy świetne podejście. Mamy piękne, świetne, fascynujące, wspaniałe podejście. Vision... Purity... To mnie... Purity. Czy chcę wizję? Chyba chcę bardziej wizję. Boże, kocham tą grę. Teraz nie można tego przepierdolić. Zażone skarby świata, nie można tego przepierdolić. Nas jest szansa na Boss Rush Room. Taka realna szansa na Boss Rush Room. Dobra. To jest Curse of the Labyrinth. Więc jednak warto. Opa. Jak my szybko ładujemy to? Nie wiem, ale na pewno wezmę Space Bar Item. Najgorsze jest to, że ja nie widzę, kiedy mam to naładowane. To jest okropne. To jest straszne. Nie, dzięki. Bomby wezmę. Opa. Ładujemy dość szybko, de facto. Bardzo szybko. Więc nie muszę się tym przejmować. Co to są za nożyczki? A, wiem, tracimy głowę. To jest aktualnie bardzo silne, ale wiecie co? Jednak nieśmiertelność myślę, że jest istotniejsza. Myślę, że jest istotniejsza. W tym przypadku... Money equal power. Oczywiście wezmę. Tak, myślę, że nieśmiertelność jest ważniejsza. Brimstone daje nam bardzo dobre możliwości, chociaż... Z drugiej strony, mógłbym się właściwie ukryć i moje ciało by w Boss Rush Roomie zajebało wszystkich. Tak by to działało. Opa. O mój Boże, możliwość rolu. Ja chcę. Ja chcę. Wiecie co? To jest run the lostem. Rozpieprzamy system, myślę. Bi, zabi. Znaczy, najpierw rozejrzymy się ze sekretami, ok? Boże, czy ja chcę się rozglądać ze sekretami? Z drugiej strony może wypaść bardzo dużo fajnych rzeczy, a mamy bardzo łatwe cleary. Powiedzmy, że chcę. Może najpierw rozwalimy bossa? Póki mamy nasz Space Bar Item. A w międzyczasie będziemy mogli naładować nasz Space Bar Item. Aż nasz Space Bar Item nie daje nam możliwości ataku. Dobra, jebać to. Hollow is easy. O mój Boże, jak ja dobrze mam ten okręg. Dobrze. Wezmę to. Pils może być bardzo spoko. Balls of Steel, nieważne. Pretty Fly, tak! I can see forever, to jest dobre. Paraliż, nieważne. Mamy Pretty Fly'a. To jest kolejna rzecz, której potrzebujemy w pizdu. Husk jest easy. O mój Boże. Ta gra. Nie, zjebałem. Nie. Zażone skarby świata, nie. Dobra, wiecie co? Odpalam to. Rozwalimy te wybuchające gówna. Dobra. Spokój. Zażone skarby świata nie daj się walnąć. Nie przy takim podejściu. Wezmę to, dodaję szybkość, to mi się przyda. O mój Boże, nie Krampus.
Zarządzę skarby świata, nie Krampus! Jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał! Jest! Węgiel. Nie, wolę chyba nieśmiertelność. To jest pewniejsze. Dobra. Damage up jest kuszący, jest bardzo kuszący. Wezmę. Nie chcę mieć możliwości rolu, z prostego powodu. Ale jeszcze jednak bym pozwiedzał chyba, chociaż... Szansa na boss rush room. Nie, nie odmówię takiej szansy. Serio, to jest straszne YOLO z mojej strony, ale nie odmówię. Jeżeli mamy brimstone, nie odmówię szansy na boss rush room. Lecimy, nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia. Już nie mieliśmy XL-kę, mamy realne szanse przejść to. Choć w takim przypadku naprawdę powinienem wziąć nożyczki, mniejsze. Zjebałem w takim razie. Dobra. Manewilku Power oczywiście daje mi wrażenie, że nie mam pieniądze. Wezmę to, nie wiem co to daje, ale... Zwiększa nam wrażenie, że nie mam pieniądze. Ale nie zmienia to faktu. O mój Boże, nie. Ja wiem co to daje. Nie. Nie ten item. Opa. Mogłem wziąć te nożyczki. Te nożyczki były zajebiste albo straszą. Dobra, mniejsza. Okej. Okay. Hopa. Hopa. Postawmy tutaj bombę. Po drabince, dobra. Zajebiście. To nie jest zbyt zajebiste. Mógłbym powiedzieć, że nawet dość słabe. Ale okej. Okay. Lecimy dalej. Korzystamy tak czy siak. Dobra, byliśmy w treasure roomie. Co oznacza, tak, że teraz pozostaje nam dojść do bossa. Co to jest? The Fool. The Fool jest dobry. Zwiększymy sobie szansę na Devil Room. Opa, faszowon! The Fool jest ok. W razie gdyby coś naprawdę źle szło, zawsze możemy zwiać. Co nie? Zawsze można. Nigdy nie mów nigdy. Ech. Za długo ładuje ten brimstone, on się dużo szybciej ładuje. Okej, okay, znowu zmniejszyłem sobie szansę na Devil Room. Bo tak powiedziałem. Chodźmy górą. Otworzę. Okej. Okay. Powiedzmy, że spoko. Wow. Nie masz tylu obrażeń, żeby zabić całe gówno na hita, ale... Hop i hop. Rozwalamy czaszki. Czaszki nie mogą dać nam naprawdę dobre rzeczy. Ale nie dały. Bum, bum, bum. Boże, brimstone. Jeszcze te kółeczko. Kocham cię, gro. Kocham cię, gro. Tylko mnie nie zabić tak, jak to potrafisz zrobić. Tak, jak to kochasz robić. To jest dobre. Hop. Hop. Wychyl się. Wychylcie się obaj. Nie podejdę, póki się nie wychylicie. For fuck's sake. Jera. Jera jest dobra. Teraz co? Mędy pieprzone. W dupie ma znam. Jera może być naprawdę bardzo dobra. Co to? Wyjebane. Uwaga, deadcat. Nie. Szkoda. Trudno. Bossu. Tak, boss tutaj będzie gdzieś. Boss of Steel. Fuck, nie chciałem tego zużyć. Dobra, w międzyczasie wykorzystajmy Brimstone'a. Bo oni mają stan naprowadzający tirsy i to jest troszkę niebezpieczne. Tylko proszę nie wejdź znowu w te kluczyki, bo jednak nie chcesz otwierać tego. Dziękuję. Papa. Więcej rzeczy. Uwaga, boss. Loki, Loki is easy. Powiedział Karmus, który za chwilę od niego umrze. Bleh. Papa. Znaczy ciężko będzie umrzeć, jeżeli jesteśmy tutaj. I mamy Brimstone. Go zabiliśmy właśnie. Damage up. Wezmę. Papa. Dobra, ile nam czasu zostało do boss rush roomu? Boże, jakby mi się udało zrobić boss rush room The Lostem, to byłoby piękne. To by było do jasnej cholery piękne. Całkiem sporo czasu. O, naprawdę nam obrażenia źle wzrosły. Zajebiście. O mój Boże, jak ja kocham tą grę. Nie! Podchodź tak blisko do mnie, szaleńcze. Dobra.
Pojawi mi się tak szybko. Dlatego, że Pretty Flye. Wiesz co, najpierw znajdziemy sklepik, znajdziemy bossa. Tak będzie lepiej. Tak będzie bezpieczniej po prostu. Cieszy mnie to, że lag zwiększony. A, wiem co daje ten trinket, przypomniało mi się. Nie? Ten trinket daje nam, że jeżeli jest troll bomba, możemy na nią wejść i ją rozbroimy. To jest dobre. Opa. No, wyjdź. Zostaw się. O nie, tylko nie wy. Tylko nie ta wersja. Proszę, powiedzcie mi, że to była tylko jedna. Jest. Dobra, uf. Uf, uf, uf. Fuck you. Fuck you. Steam sale. Okej. Okay. Sale. Wezmę. Mech. Dobra, nie podchodzić. Nie podchodzić. Mamy wystarczająco dużo obrażeń. Naokoło i wszędzie. Lockdown. Kuźwa mać, szlak. Tego nie chciałem. Potrzebujemy Pretty Flye'ów. Nie będę ryzykować po prostu. Zanim skoczy. O Boże, nie!